Cześć wszystkim! Dzisiaj miał być inny film o innym samochodzie, chociaż tego samego producenta, ale niestety temu misiu się oczko urwało, czy może raczej przednia szyba. Więc dzięki uprzejmości Filipa z parku prasowego Hyundai'a, pozdro Filip, miałem okazję spędzić kolejny raz cały tydzień z nowym Hyundai'em Tucsonem. Ten model gości już u mnie na testach, zarówno w bardzo mocnej wersji benzynowej i w takiej mam go ponownie, jak też w podstawowej wersji 150-konnej, którą testowałem jakiś czas temu. Jak zatem minęły mi te, można powiedzieć, drugie wrażenia z tym koreańskim przebojem? Czy taki tydzień był fajny? Czy warto spędzić tydzień z Tucsonem? A może, czy warto spędzić z nim kilka lat? Serdecznie zapraszam. Od razu na samym starcie wytłumaczenie dla osób, które zainteresowane są takim standardowym, pełnym testem samochodu, może są zainteresowane kupieniem takiego samochodu. To informuję, że to będzie troszkę inny film, ponieważ nie ma sensu mówić drugi raz tego samego. Jeśli jesteście zainteresowani takim normalnym testem, to gdzieś tutaj w prawym rogu wyświetla się Wam karta. Macie też linki w opisie do tego filmu, także kieruję zdecydowanie tam. A dzisiaj, nie wiem jak nazwać troszkę ten film, może to właśnie określenie, że drugie wrażenia byłoby dobre. Takie może wtrącenie troszeczkę na początek. Bo osoby takie jak ja, które na przykład testują samochody, przeważnie mają je tak powiedzmy od 3 do 7 dni. Z reguły jest to tydzień. To jest czas wystarczający na to, żeby wyrobić sobie jakimś modelu zdanie, zauważyć plusy, zauważyć minusy. Jak się komuś chce, bo to jest podstawa, trzeba tym samochodem pojeździć jak najwięcej. Przez tydzień można to zrobić. Można, nie wiem, zrobić 1500 km. Tylko nadal będą to, bądźmy szczerzy, pewne pierwsze wrażenia. Czemu? Bo jak jeździsz tylko tym samochodem, no to zauważysz jakieś plusy, zauważysz minusy, tak jak powiedziałem, coś Ci się na przykład spodoba, tylko nie masz od razu porównania, bo jedziesz cały czas tym samochodem. A tak jak trafił mi się teraz ten test, czyli samochód, który ja już miałem, ten sam, bo przecież on się nie zmienił, z tym samym silnikiem, tylko ja od ostatniego testu wsiadłem w jeden, drugi, trzeci, piętnasty samochód, wsiadam znowu do niego i mam porównanie. Bo na początku to było tylko, tak jak mówię, pierwsze wrażenia, więc to tak troszkę z kuchni testów w ogóle, jeśli jesteście zainteresowani może takim odcinkiem, jak wygląda z praktyki testowanie samochodów prasowych. Jak jesteście zainteresowani czymś takim, to dajcie mi znać, bo może ktoś by chciał, to taki odcinek mogę zrobić. Jak nie chcecie, to też dajcie znać, to mogę takiego odcinka nie robić. Ale wracając do Tucsona, mówię o tym po to, bo czasami zdarza się tak, że macie wobec jakiegoś samochodu jakieś uczucia, nieważne, negatywne, pozytywne. Powiedzmy, niech będą pozytywne. Potem porównacie sobie ten model z jakimiś innymi samochodami i fajnie jest wrócić do tego pierwotnego, ponieważ wtedy Wasze uczucia mogą okazać się zupełnie inne. Tak się zdarza. I właśnie w przypadku tego modelu moje odczucia są dokładnie takie same jak wcześniej. Ten tydzień potwierdził tylko i wyłącznie to, że Tucson to jest fantastyczny samochód. Ja muszę dodać od siebie, jak na segment, który reprezentuję, którego ja za bardzo nie lubię, chociaż coraz bardziej się do niego przekonuję, powiedzmy, pod takim względem praktyczności, no, pomijając moje subiektywne odczucia co do tego segmentu, to Tucson, nawet mogę powiedzieć więcej, nie tylko potwierdził moje pozytywne odczucia, ale nawet je zwiększył. Pytacie czemu? Znaczy, no, nie pytacie, ale tak by pasowało. To jeśli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, co tak bardzo podoba mi się w tym aucie, to tym słowem byłaby jego jakość. Wszyscy oczywiście wiemy, że czy Kia, czy Hyundai, to nie są te same samochody, co w latach, nie wiem, 90., 2000., nawet powiedzmy po 2010, bo te samochody przeszły ogromną drogę, ogromną transformację. Tak jak Skoda, nieważne. Ale mnie nadal, za każdym razem, jak wsiadam w taki właśnie samochód, troszkę szokuje to, na jaki poziom ta marka weszła. Bo to, że każdy samochód się zmienia, rozwija, to jest normalne, no inaczej nie byłoby go na rynku, ale naprawdę, gdyby tutaj zabrać ten znaczek, który pewnie dla wielu osób może być nie do przeskoczenia, szczególnie jak pomyślą, że mają wydać takie pieniądze, o których na końcu przejdziemy sobie do tego, ale gdyby zabrać ten znaczek, wkleić tutaj BMW, Mercedes, Audi, co tam sobie chcecie, dać kogoś niezainteresowanego motoryzacją, spytać się, jak mu się podoba ten nowy model, jakość i tak dalej, to ja jestem przekonany, że 8 na 10 osób nie miałaby żadnych podejrzeń, że to nie jest marka premium. Możemy oczywiście dyskutować nad praktycznością tego wnętrza,
I ja pewnie byłbym pierwszy, który zwrócił uwagę chociażby na dotykowe sterowanie, nawet nie klimatyzacją, ale wszystkim, co znajduje się tutaj. Chociaż troszeczkę muszę tu Sona obronić, bo ja cały czas nie lubię i pewnie nigdy nie polubię sterowania klimatyzacją dotykowo, bo po prostu trzeba w to trafić, odrywając wzrok od jezdni. Ale to jest na tyle duże, że chociaż jest to zrobić w miarę łatwo tutaj. Ale popatrzcie się na to. Wentylowane fotele, bo to, że grzane, to ma to każdy. Grzana kierownica, tryby jazdy. No, co prawda eko i sport różnią się od siebie mniej więcej tak jak chociażby te wspomniane BMW wyglądem. X3, X5, rozpoznaj ze 100 metrów, no życzę powodzenia. Nie różnią się za bardzo te tryby w odczuciach z jazdy, no ale dobra, są. Auto hold, szyber dach i tak dalej. Ja nie będę w to wszystko wchodził, bo nie ma sensu. Chcę tylko pokazać, że w tym samochodzie możecie mieć praktycznie wszystko, co Wam się zamarzy i to wszystko, ten ostatni mój tydzień potwierdził, będzie naprawdę kapitalnej jakości i to jest to, czym Hyundai, moim zdaniem, Hyundai Tucson, zdobył tak wielu klientów, bo to jest jeden z najchętniej kupowanych crossoverów czy SUV-ów kompaktowych. Zwał jak zwał, bo te nazwy dzisiaj to już tak naprawdę nic nie znaczą. Każdy samochód jest crossoverem jakimś tam. Ale to jest jeden z najpopularniejszych samochodów w tym segmencie w Polsce i ja się wcale nie dziwię, czemu tak jest. Kolejny raz mam go u siebie i kolejny raz ten samochód mnie po prostu zachwyca. Wygląd, bo to jest taka rzecz, która na pewno mogła podzielić na samym starcie klientów, na tych, którzy uważali, że super, rewelacja, bardzo odważnie i bardzo dobrze, że inaczej. No ale duża grupa, może taka bardziej konserwatywna, albo po prostu taka, której się ten samochód nie podoba, mogła powiedzieć, że paskudztwo. To jest jakby mój kanał, więc mówię o swoim zdaniu. Mi się ten samochód podoba przeogromnie. Chociażby dlatego, że nie pomylisz go z żadnym innym. Ale nie tylko dlatego. On jest po prostu moim zdaniem bardzo zadziorny, bardzo charakterystyczny. Wygląda na szybki, mimo że jest crossoverem. No jak powiedziałem słowo szybki, to jeszcze chwilę o silniku, bo znowu te drugie wrażenia. Pierwsze zawsze mogą się trochę różnić od tych drugich. I ten samochód z założenia, z całej swojej koncepcji, nie jest samochodem sportowym. Wiadomo. Ten samochód nie będzie się trzymał drogi jak przyklejony, nie będzie świetnie skręcał, nie będzie mistrzem precyzji. Nie, ale znowu muszę użyć tego słowa po raz kolejny. Jak na klasę, którą reprezentuję, to ja uważam, że jest to jeden z fajniejszych samochodów pod tymi właśnie względami, a w połączeniu z tą hybrydą 230-konną, to też taka ciekawostka. 230-konna hybryda na papierze ma 8 sekund do setki, a 265-konna hybryda plug-in ma 8,3 do setki. Wiadomo, cięższa i tak dalej, no ale taka ciekawostka, że ta 230-konna wersja jest w Tucsonie najszybsza. No i teraz najszybsza, to znaczy szybka? 8 sekund. To wiadomo, czego nie urywa. Ale jak na to, do czego ten samochód jest, to ja uważam, że to jest jednostka fantastyczna, szczególnie, że nie spala jakichś ogromnych ilości paliwa poza autostradą, bo tam już dobrze nie jest, jak to praktycznie w każdej hybrydzie, ale w mieście tak naprawdę spalanie rzędu 6-7 to nie jest żaden problem. Pewnie można nawet zrobić mniej, jak się postarasz. Ja się nie starałem. Więc odczuciowo być może to jest więcej niż 8 sekund, szczególnie jeśli mówimy o starcie, ale już podczas jazdy będziecie mieli cały czas poczucie, że macie zapas mocy. Więc ten ostatni tydzień potwierdził moje wrażenia, że to jest bardzo, bardzo, bardzo udana jednostka. Miałem też okazję tym razem przewieźć kilka rzeczy i sprawdzić po prostu bagażnik w praktyce. Tu jest ponad 600 litrów na papierze, co brzmi kapitalnie. Chociaż odczuciowo ja bym tutaj 600 litrów nie dał, jakbyście mi ten bagażnik otworzyli i powiedzieli, ile tutaj jest, strzelaj. To na pewno powiedziałbym mniej, pewnie z 500, ale bagażnik jest bardzo pojemny i tak samo we wnętrzu. Jeździliśmy w kilka osób, mimo tego, że mamy dach panoramiczny, nikt nie miał żadnych problemów z miejscem nad głową, tak samo przed nogami, tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I znowu ten kolejny test jakby zmienił troszkę moje myślenie o tym, bo mi się wydawało, że Tucson to nie jest za duży samochód. Nie wiem czemu, tak miałem w głowie, za dużo tych samochodów może, ale to jest duży samochód. Inaczej, to jest bardzo pojemny samochód i bardzo przestronny samochód. Więc jak szukacie SUV-a kompaktowego, crossovera, czy zwał jak zwał, czegoś w tym segmencie, no to Tucson Was nie rozczaruje, a wręcz myślę, że spełni Wasze oczekiwania, po prostu. Bardzo przestronne auto, bazując na drugich wrażeniach. I wrażeniach nie tylko swoich. Jak już mówię o drugich wrażeniach, bo to jest coś bardzo nietypowego, coś innego, zupełnie innego, bo tutaj jakby, no, poszukajcie drążka do skrzyni biegów. No nie ma.
Mercedes robi taki myk, że tutaj też tego drążka nie ma, no ale chociaż jest tu. Tu nie ma w ogóle, są po prostu przyciski. Jak to się sprawuje właśnie, jak jeździsz innymi samochodami, gdzie z reguły tutaj, nawet jeśli to jest skrzynia automatyczna, to coś tutaj jest. No to gdy tego zabraknie, to muszę powiedzieć tak, to wymaga pewnego przyzwyczajenia. Ja nawet po tygodniu zdarza mi się, że przyciski. Wadą, jedyną wadą, jaką znalazłem tak naprawdę, jest to, że jak zmieniacie sobie kierunek jazdy typu przód-tył, na parkingu podjeżdżacie, to tu jest spory lag i można się pomylić, bo na przykład naciskacie te guziki, chcecie, nie wiem, cofnąć znowu, bo robiliście przód-tył, nagle jedziecie do przodu, a chcieliście do tyłu. Można się pomylić, trzeba na to zwrócić uwagę, ale to jest totalnie w 100% do przyzwyczajenia. W ogóle się tego nie bójcie. Ja wiem, jak czasami zdarza się, bo ja sprzedawałem samochody, jak klient przychodzi, zobaczy coś takiego i mu, o nie, nie róbcie tego błędu. Gwarantuję Wam, że się do tego przyzwyczajicie i to pewnie w takim stopniu, że jak za rok czy za półtora wsiądziecie w samochód, który będzie miał drążek, to powiecie, o, co to jest, to już 100 lat się tego nie powinno robić. Fajne rozwiązanie, wadą jest ten lak, o którym powiedziałem, ale wspominam o tym po to, bo mając kolejny raz do czynienia z czymś takim, jestem przekonany, że po prostu tego się bać nie trzeba, bo się przyzwyczajicie. No ale dobra, żeby nie przedłużać, bo tak jak mówię, to jest taki film troszkę inny, po prostu drugie wrażenia z użytkowania Tucsona. O, no ale muszę wspomnieć, no bo minął rok od ostatniego testu, więc w 2022, czy może za chwilę w 2023, ile takie cacko według Hyundai'a kosztuje? I pamiętajcie, że będę mówił o wersji hybrydowej, bo właśnie taką mamy w teście. No to tak, tu oczywiście mamy tylko i wyłącznie skrzynie automatyczne, sześciobiegowe i wybór jest prosty, bo albo będzie to 230-konna wersja z napędem na przód, albo 230 koni z napędem na 4 koła, albo hybryda typu plug-in, ona zawsze z napędem na 4 koła i ceny takiego modelu rozpoczynają się dzisiaj od 148 900 zł. To jest oczywiście podstawa. Najtańsza wersja z napędem na 4 koła to już 157 900 zł, a najtańsza hybryda typu plug-in to 188 900 zł. Jak zapewne się domyślacie, przekroczyć 200 000 to nie będzie żaden problem. Da się to zrobić dosyć szybko. Ale jeśli ktoś nie potrzebuje wszystkiego, chce po prostu Tucsona z mocnym napędem hybrydowym, to powiedzmy te granice 180 000 to już będą takie, gdzie będziecie mieli ten model całkiem sensownie skonfigurowany. Czy to jest dużo? No pewnie, że to jest dużo, tylko że dziś każdy samochód to będzie dużo. Więc odnosząc do innych modeli, to jest całkiem atrakcyjna oferta. Oczywiście większość pewnie wybierze słabszą jednostkę, no ale mówimy dzisiaj o tej. To ja uważam, że szukając samochodu w tej klasie, nie można, po prostu nie można pominąć, no chyba, że Wam się kompletnie nie podoba i nie możecie na niego patrzeć, to tak. Ale jeśli tak nie jest, to nie możecie pomijać tego samochodu w swoich jazdach testowych. Sprawdźcie go, naprawdę go sprawdźcie, bo jest tego wart. Jestem przekonany. A jak ktoś nie widział, jak wygląda teraz trasa Łazienkowska, no to wygląda tak. Tam się zawsze jeździło, no to teraz jest dziura. Potem nie ma dziury, potem znowu jest dziura. Dziwnie to wygląda. Ale spoko, jeszcze 2 lata i zrobią. No dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie o Tucsonie. Ja jestem przekonany, że jest tutaj już pełno osób, które taki samochód mają. Mają już konkretne doświadczenie, bo doświadczenie takich osób jak ja, które pojeździły tydzień lub dwa i się mądrzą, nic nie znaczy. To są nasze wrażenia jako testujących, a Wy macie praktyczne doświadczenie. Dajcie znać, jak ten samochód sprawuje się w dłuższym okresie czasu. Ostatnio ktoś powiedział, że no do halo, ale nie mówisz w ogóle o awaryjności, tam chyba jakieś Skody. Co ja mogę wiedzieć o awaryjności po tygodniu? Nawet jakby to były 3 tygodnie, no chyba, że mi padnie silnik i lawetą wrócę, ale raczej się tak nie dzieje w nowych samochodach, więc dajcie znać z praktyki, czy może Wam się coś zepsuło, czy może się nie zepsuło, jak ten samochód sprawuje się na dłuższym dystansie. A ja dziękuję za dzisiaj. Tak jak powiedziałem, film troszkę inny. Będę bardzo wdzięczny za Wasze subskrypcje, za każdy komentarz. Staram się jak najczęściej odpisywać. Jak mnie tylko też YouTube powiadomi, że ktoś coś napisał, to tak jak mówię, zawsze staram się odpisać, więc bądźmy w kontakcie, piszcie i zapraszam na kolejne materiały. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.